Witam wszystkich serdecznie z tej strony Neon Shrimps. Dziś chciałbym zrobić mały update'ik zbiornika, który niedawno wam pokazałem. Jest to zbiornik 10 litrów. Jak pamiętacie, są tutaj krewetki poselekcyjne Szoko. Jest ich około 15 sztuk. 15 sztuk, takie stado odłapałem z mojego ogólnego zbiornika, w którym zostawiam tylko czarne krewetki. No i co tutaj więcej o tym zbiorniku? Zbiornik ma już trochę czasu, roślinki rosną, parametry są ok, przewodność również, krewetki żyją, co mnie zadziwiło, mnożą się, wszystko jest ok, wpuściłem parę zatoczków, no i bardzo dobrze sprawdza się ten zbiornik. Myślałem, że tutaj może mnie coś zaskakiwać z biologią tego akwarium, z parametrami, no ale porobiłem testy, wszystko jest w normie. Cieszę się z tego bardzo. Co mnie jeszcze cieszy, to to, że krewetki noszą jajka. No i wszystko jest ok. Tak możecie zobaczyć ten zbiornik teraz. Tak wygląda. Krewetki noszą jajka. Tutaj widzimy jedną z jajkami. Nie chcę mi ostrości złapać. No i tak się prezentuje ten zbiornik. Wszystko jest tak jak było. Prezentuje się tak samo. Lecz zaskakuje naprawdę. Nie myślałem, że taki 10-litrowy zbiorniczek może być dosyć fajnym zbiorniczkiem z kundelkami i z odpadem. No i tak to wygląda. Dzięki, pozdrawiam. Zapraszam do komentowania, subowania i dawania łapek w górę. Cześć!